Proszę Państwa, chodzi o to, kto będzie prezydentem. Chodzi o tego Patryka Jakiego, czy Trzaskowski. No kto będzie? Czy ten, czy tamten? Zobaczymy. No to jest forma radia. Radio Conchita nadaje i już. Proszę oglądać. Radio Conchita i już. Radio Conchita. I po prostu tak ta natura polityki się zmienia. No trudno tutaj jakiś zarzut wobec tego czynić. No tak po prostu jest, tak się ewoluuje polityka i też no rzeczywiście Patryk Jaki na tym polu jest lepszy od Rafała Trzaskowskiego, od tych pretensjonalnych tyrad o tym, że tam po francusku zdawał jakiś egzamin. Taka poza prymusa, którego nikt w klasie nigdy nie lubi. Taka poza prymusa kontra poza takiego chłopaka cywilizowanego dresiarza spod bloku. Tak? Już potem od razu pojawiły się żarty po francusku, być może to metafora, prawda? I za każdym razem Rafał Trzaskowski przegrywa, bo jest ośmieszany przez mowy To jest dla kandydata najbardziej zabójcze właśnie, być ośmieszanym przez internety i być niepoważnym, bo takie osoby ciężko sobie wyobrazić na ważnych i odpowiedzialnych stanowiskach. No, w tym sensie też nie do końca rozumiem, dlaczego sztab Trzaskowskiego nie sięga po takie środki, które mogłyby pomóc uczynić śmiesznym głównego kontrkandydata, jakim jest Jaki. To jest kampania błędów, która myślę też miałem wrażenie, że po porażce Bronisława Komorowskiego, że po stronie opozycyjnej się nie powtórzy, bo to jednak minęło trochę czasu, żeby wyciągnąć z tego wnioski. A tutaj szefem się, kampanii samorządowej jest Robert Tyszkiewicz, który był szefem kampanii Bronisława Komorowskiego. Tak, ale zdaje się, że przed drugą turą Tyszkiewicz został odsunięty od kampanii Komorowskiego. Także proszę Państwa, odradzają już teraz Jakiego, bo już Trzaskowski, bo już ten lepszy wiesz. A mówią tutaj, wiesz, że Patryk Jaki jest lubiany przez staruszki. Ja mówię rzeczywiście, przez staruszki. Patryk Jaki lubiany jest przez staruszki. To zupełnie się do niego nie przykleiło. Jest na tą ustawę IPN teflonowy. Także to, co w gruncie rzeczy też... Także widzicie Państwo, dużo się dzieje. Nie będzie świętych krów. Bardzo ja się cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń. Nie będzie świętych krów. Ale to krowa, dziennikarz Piotr Najszczup. No ale wiecie Państwo, ludzie są brutalni i tak jeżdżą jak chamy. No ten Dawidek narzekał, że już parę razy by go przejechali, się zagapił, wiesz. No. Takie chamy. Reklama. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax.
poczuj się lekko. Zdrowit. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptece. Nie będzie święty krok. Nie będzie tu żadnych reklam. Po co ci te reklamy? Warszawskie dzieci, idziemy w przód. Nie będzie tu, proszę państwa, żadnych tych. Nie będzie świętych krów. Nie będzie świętych krów. Nie będzie świętych krów. Nie będzie świętych krów, warszawskie dzieci, idziemy w przód. Nie będzie świętych krów, nie będzie świętych krów, warszawskie dzieci, idziemy w przód. Nie będzie świętych krów, nie będzie świętych krów. La 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 i la da. Ta tam da ra ra ra, nie będzie świętych krów. Proszę państwa, kastowość, traktowanie pewnych grup jako szczególnie uprzywilejowanych jest faktem. Jest faktem. A powinno być odwrotnie, bo przecież tu chodzi o elity, o ludzi całkowicie świadomych zła, które czynią. Powinni być traktowani wręcz surowiej niż zwykli obywatele. Tak, i ta święta racja. Surowiej niż zwykli obywatele. Radio Koncita, informacje dnia. Aby nie udawała ta wrocławska prokuratura, wiesz. Mają, wiesz, okazję zarobić. Warszawskie dzieci, idziemy w przód. Warszawskie dzieci, idziemy w przód. La 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 la.
Warszawskie dzieci, idziemy w przód. Warszawskie dzieci w przód. Warszawskie dzieci w przód. Warszawskie dzieci, idziemy w przód. Idziemy, idziemy w przód. Warszawskie dzieci w przód. Zapomniana sfera polskiej gospodarki, jaką jest kolejnictwo, odzyskała swój plan. Dzisiaj kompania się w tym względzie. Cieszę się, że jest postęp co otwarta. Obserwuję ten postęp pana o to bardzo mocno, ale oczywiście teraz przystępujemy do ogromnej fazy remontu szlaków kolejowych, na co przeznaczyliśmy 67 miliardów złotych. To jest kwota absolutnie bez precedensu. To jest kwota, która zdecydowanie poprawi komfort jazdy, komfort podróżowania pociągiem. Premier Morawiecki dodał, że nowe inwestycje skutecznie połączą Polskę centralną z Polską wschodnią. Polska gospodarka staje się bardziej konkurencyjna i odpowiedzialna społecznie. Tak wynika z raportu Kapitalizm po polsku, model społeczno-gospodarczy szóstej gospodarki Unii Europejskiej, który przygotował Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Warszawski. W raporcie wyodrębniono 8 wymiarów kapitalizmu, konkurencyjność, rynku pracy, warszawskie dzieci, warszawskie dzieci. Idziemy w przód, idziemy, idziemy w przód. Idziemy, idziemy w przód. Nastąpiła znacząca zmiana. Jesteśmy szóstym państwem w Unii Europejskiej pod względem wydatków na politykę rodzinną, a ósmym wśród państw rozwiniętych. Polska też pewnie będzie coraz bardziej konkurencyjna i także będzie się zwiększała rola sektora finansowego w polskiej gospodarce, co będzie związane z akumulacją kapitału. Polska to szósta gospodarka w Unii Europejskiej. Czym będzie Polska, proszę państwa? Jak będzie wyglądała Polska? Jak to będzie, proszę państwa? W każdym bądź razie nie będzie świętych krów. Nie będzie świętych krów. Nie będzie świętych krów. Jak to będzie wyglądała Polska? Nie będzie świętych krów. Nie będzie świętych krów. Nie będzie, nie będzie. Nie będzie, nie będzie świętych krów, nie będzie świętych krów, nie będzie świętych krów, nie będzie, nie będzie świętych krów, nie będzie świętych krów, nie będzie krów, świętych nie będzie. Nie będzie święty krów. Nie będzie święty krów. W sektorze spadnie o ponad 100 tysięcy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Noc będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy od 9 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby. Radio Conchita. Tok FM Euro Conchita. Barbie Baby Landstrom Extra. Radio Conchita, proszę państwa. Przemaszerowała przez Warszawę defilada w najlepszym miejscu z dotychczasowych, bo nie na skompromitowanym placu defilad pod Pałacem Stalina, nie na wąskich alejach ujazdowskich ukrytych w państwa, defilada. Lecz nad wiślańskim bulwarem u podnóża Zamku Królewskiego i Starego na Miasta. Na wiślański bulwar, bulwar, że tamtą pozaborową niepodległość. Proroctwa, które się już spełniły, proszę państwa. Krezus, wspomniany wcześniej Krezus, przegrał wojnę z królem Persji, bo wyrocznia w Delfach wprowadziła go w błąd. Tymczasem Biblia zawiera niezwykłe proroctwo dotyczące króla Persji, które spełniło się w najdrobniejszym szczególe. Mniej więcej z 200-letnim wyprzedzeniem, na długo przed narodzinami Cyrusa, hebrajski prorok Izajasz
wyjawił jego imię i opisał, jak dokona on podwoju potężnego miasta Babilon. Warto to wiedzieć, bo w Apokalipsie będziemy czytać o Babilonie Wielkim. Opozycja w ogóle odmawia udziału w państwowych uroczystościach, proszę państwa. To nie jest dla nich żaden odświętny powód. Lekceważą sobie na swoje potrzeby, nie biorąc finale. Załóżcie opozycja, opozycja i opozycja. Proszę państwa, tu mówimy o zabobonie, o ciemnocie. Wrócimy tu do księgi Izajasza, bo o tym Babilonie wielokrotnie mówiłyśmy. Ale więcej porozmawiamy o tej ciemnocie, o tym zabobonie, o astrologii, wróżbiarstwie. Jest to wgląd w przyszłość, astrologia. Dlaczego mamy w to nie wierzyć, bo wszyscy Cyganie w to wierzą, proszę państwa. Dlaczego mamy w to nie wierzyć? Astrologia to forma przepowiadania przyszłości, oparta na założeniu, że gwiazdy, księżyc, planety mają znaczący wpływ na życie ludzi. Astrolodzy twierdzą, że układ tych ciał niebieskich w chwili narodzin człowieka kształtuje jego osobowość i przyszłość. Chociaż korzenie astrologii sięgają starożytnego Babilonu i o Babilonie będziemy tu nadal mówić, to nadal cieszy się ona popularnością dzisiaj. Według sondażu przeprowadzonego w roku 2012 w Stanach Zjednoczonych 1/3 ankietowanych uznała, że astrologia jest po części naukowa, a 10%, że jest zdecydowanie naukowa. A jak jest naprawdę? Oto kilka faktów. Pierwsze, planety, gwiazdy nie emitują żadnej energii, która mogłaby wpływać na ludzi w taki sposób, o jaki mówią astrologzy. Po drugie, przepowiednie często są na tyle ogólne, że można je odnieść do każdego. Po trzecie, dzisiejsze obliczenia astrologiczne opierają się na starożytnym przekonaniu, że planety krążą wokół Ziemi, a w rzeczywistości krążą wokół Słońca. Przepowiednie, proszę państwa, po czwarte, różnych astrologów dotyczące tej samej osoby nie są ze sobą zgodne. Piąte, astrologia przypisuje człowiekowi 1/12 znaków zodiaku w zależności od daty urodzenia. Znakom tym przypisano nazwy gwiazdozbiorów, na tle niektórych określonych datach przesuwało się słońce. Ponieważ jednak na przestrzeni wieków położenie kuli ziemskiej w kosmosie uległo zmianie, dzisiaj znaki zodiaku powiązane z nim daty nie pokrywają się już z datami, kiedy Słońce przesuwa się na tle tych gwiazdozbiorów. Obecnie jest już podejrzanych kilkanaście osób, w tym były minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Ojejku. Zostali przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymani. Sprawa cały czas jest rozwojowa, prowadzi śledztwo prokuratura regionalna w Katowicach. No i wszystko wskazuje na to, że pewnie niedługo ta sprawa będzie coraz gorętsza. Już słyszę, że jest z nami Piotr Rykowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktorze. Właśnie, pan jest jedną z ofiar gangu przebierańców. Jak doszło do sytuacji, w której to właśnie ci fałszywi funkcjonariusze służb specjalnych storpedowali pana kandydaturę na głównego inspektora farmaceutycznego? Sytuacja cała była dość kuriozalna, powiem szczerze, ponieważ w momencie, kiedy rozstrzygnął się, czy był na rozstrzygnięciu już konkurs na głównego inspektora farmaceutycznego, okazało się, że w wyniku prowadzonego postępowania konkursowego zostało wyłonionych dwóch kandydatów. Moja kandydatura oraz kandydatura ówczesnego głównego inspektora farmaceutycznego. I
Pani premier Beata Szydło miała podjąć decyzję odnośnie nominacji. I to było połowa 2016 roku. Tak jest, to było 2016 roku i była to sytuacja dość szeroka i czytelna. Natomiast dokładnie w tym okresie zaczęło dochodzić do spraw, które nie rozumiałem, zorientowałem się, że no nie są to takie zwykłe, typowe kontrole wynikające z funkcjonowania administracyjnego wojewódzkich inspektoratów ochrony. Czyli w czasie, kiedy pana kandydatura leżała do rozpiniewania wójta na biurku premier Beaty Szydło, ten kif, o którego... Pocałuj sobie wójta. Pan się ubiegał. Pocałuj sobie wójta. Kif rozpoczął procedurę zbierania informacji na temat... Jednostek, które były podległe spółce, w której miały udział. Czyli moje kochane dzieci, wiedzieć musicie warszawskie, że idziemy w przód, gdy radio trzeszczył, ktoś tu wrzeszczy. I trzeszczy radio tu. Trzeszczy. Kto dokonał tego fałszerstwa i kto podrzucił, wskazał inspektorom wojewódzkim konieczność, obowiązek skontrolowania... A teraz cicho. ...pod kątem sfałszowanych faktur. No właśnie, tu dochodzimy są, które... Faktury. Cała faktura. Wszyscy. Proszę Państwa, kto to zrobił? Proszę Państwa. Kto to był? Tak, gang przebierańców. Państwo zobaczą, ja tu za nie mówiłam, bo mnie to, wiesz, przeraziło. Natomiast tutaj takim głównym informatorem, tak, według mojej oceny i ustaleń, które były przedmiotem postępowania sądowego, Gang to przebierańców. Pozycję Zbigniewa Niewójta poprzez przekazywanie do mediów kłamie dorożczewczych i nieprawdziwych i informacje związane z o swojego szefa, ale to, co pan wspomniał wcześniej, czyli sprawa tych fałszywych faktur, które pojawiły się dokładnie wtedy, kiedy pana kandydatura leżała na biurku premier Beaty Szydło, jakieś fałszywe. Jakieś fałszywe faktury. A patrz. No właśnie. Jakieś fałszywe faktury. Aż tu trzeszczy, o. Podpierał się, połączyłem po prostu te fakty, podpierał się
szeroką znajomością ze służbami podawał tutaj przykłady ABW, podawał przykłady CBA, że on... A proszę bardzo, ile jest oszustów, ile krętaczy, ile jest złodziei, proszę Państwa. A ile tutaj krętaczy, a ile tutaj złodziei, niech Pani wytłumaczy. A ile tutaj krętaczy, niech Pani wytłumaczy. A ile proszę Państwa, troszeczkę tak specjalnie radio trzeszczy, żebyście się Państwo mogli zastanowić, jak tak można oszukiwać, zwodzić, proszę Państwa, cały naród. Jak można oszukiwać, proszę Państwa, gdy to trzeszczy. Tak, trzeszczy strasznie radio. Proszę Państwa, gdzie my jesteśmy? Czarna Struga. O, jak daleko. Może to szatan chce, żebyśmy prawdy nie poznali. Tak, taka robota, że szatan nie chce, żebyśmy poznali prawdę. Tak, taka robota. To, że musimy, proszę Państwa, przerwać transmisję, bo to nie ma sensu. Musimy przerwać transmisję, bo to najmniejszego sensu nie ma. Najmniejszego nie ma sensu, było takie trzeszczenie. Na ulicy dobrze jest, ale tu ulicy nie ma takiej, to jest jakaś szosa, to jest daleko ewentualnie od szosy. Wszędzie jest daleko, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Coś niesamowitego z tym radiem, że tak ono trzeszczy, że tak ono trzeszczy. Także raz, dwa, trzy, cztery,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy teraz książkę Pustyni w Puszczy. Może to będzie ciekawsze, wiesz. To, co jest dla naszych ważne tak naprawdę, to tego trzeba bronić. Każdy człowiek, który ma ideały, który ma jakieś wzorce, który potrafi popatrzeć uczciwie na sytuację, wybiera to, co dla niego jest istotne. Rolą szkoły jest wskazanie takich wzorców. Jestem bardzo przeciwna temu, co dzisiaj się, znaczy może już dzisiaj tak bardzo nie, ale do niedawna mówiono, że nasi uczniowie to powinni być kreatywni, wolni, powinni sobie wybierać, dobierać i tak dalej, powinni być tylko kierowani przez nauczyciela. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiej możliwości. Człowiek może wybierać dopiero jak dostaje pewne podstawy i takim wskazaniem, taką podstawą do tego, jak młody człowiek ma działać, jest między innymi nasza wspaniała literatura. To, o czym Pan mówi, jest jednym z tych przykładów. Tak, młodzi Polacy powinni wiedzieć, że to, co wierzą, to muszą tego bronić i że to nie jest tak, że na życzenie kogokolwiek możemy sobie zmieniać swoje poglądy, możemy wyrzekać się wiary, możemy wyrzekać się rodziny. To było w komunie, to było, pamiętamy, w totalitarnym ustroju, pamiętamy o całej sytuacji postrewolucji październikowej. Kiedy ludzi niszczono, układano, że nikt nie chce wyrzekać wiary. Wzorca Homo Sovieticus. Dlaczego tak negatywnie? Może ktoś pozna prawdę. Ta wolność nam jest zadana i tą wolność musimy bronić. I o tej wolności musimy uczyć młodego człowieka i tego hartu ducha, żeby potrafił tę wolność w sobie bronić i bronić wolności Polski. Tutaj jeszcze podkreślę jeden aspekt właśnie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w najbliższych miesiącach, we wrześniu, październiku, listopadzie. Niepodległości. Na Fundacji Kwartalnika Wyklęci we współpracy z Fundacją Stulecie Polska. 100 lekcji, 100 na 100 akcja, 100 lekcji w 100 polskich szkołach, nie tylko w Polsce, bo również i na Wileńszczyźnie. Dotycząca polskiej historii, szczególnie II wojny światowej i czasów powojennych, a więc historii właśnie powojennego podziemia niepodległościowego, których to żołnierzy nazywamy żołnierzami wyklętymi. Muszę tutaj podziękować w tym miejscu pani kurator za to, że Małopolskie Kuratorium Oświaty wsparło tę akcję w sposób informacyjny. Po prostu informując o tym, że jest taka akcja. Stulecie Polski, a skorzystać, la 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 la. Uczniowie warszawskie dzieci, idziemy w ciebie, la 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 ale przez ostatnie lata, edukując młodych ludzi tam, gdzie la 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 la. Warszawskie dzieci. Ale program nie przewidywał mówienia o historii najnowszej w sposób rzetelny, właściwy. Opowiadanie o żołnierzach wyklętych. O tych, którzy warszawskie dzieci. Idziemy w przód. Jest już dobrze, że nie wygrają. Pokazać, że ideały... Nie będzie świętych krów. Nie będzie świętych krów. Wybrali przegraną, ale pokazali swoją postawą, że tak naprawdę
wiedzą, co jest ważne. A my dzisiaj wiemy, że oni nie przegrali. To my, dzięki ich walce... Nie będzie świętych krów. Nie będzie świętych krów. Że pan uczy o tych wydarzeniach, o żołnierzach wyklętych. Trzeba uczyć o astrologii, że to chodzi od diabła i już będziesz miała sukces. Tylko chciałabym podkreślić, i sukces będziesz miała bardzo wielki. La 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 la. I sukces będziesz miała i dwa precelki. La 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 la. I wiemy, że z całą przyjemnością, z wielką przyjemnością pana przyjmują. I z wielką przyjemnością pana przyjmują. Ludwik Waryński tu podnosi druty nam. Radio Koncita. To te fajne Radio Koncita. Przeszki, ja wiem, że przeszki. Bardzo trzeszczy, gdy radio trzeszczy nam. I poczet wielkich Polaków. La, 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 poczet wielkich Polaków. I poczet wielkich Polaków. I poczet wielkich Polaków. Żeby radio nasze było złe, upomniał wszystkich, mówili ojczyźnie, aby była silna i mogła się ograniczyć. Nie trzeszczało. Ksiądz Skarga napisał w Gazecie Świata jedną z najczęściej czytanych polskich książek wszechczasów. Żeby radio nasze tu nie trzeszczało. Przez Kościół. Także, proszę państwa, Kościół katolicki powinien o astrologii i wróżbiarstwie dużo, dużo mówić, bo ludzie, cygance, ręce wyciągają do wróżenia. Tu na Pradze Południe, na ulicy widziałam, proszę państwa, wszystko. Ale podobnie jak
Czyli, że katolik w bzdury wierzy, w te duchy i po prostu, no wróżą. A nie powinni, oni niestety nie powinni. Oni nie powinni. W Polsce opisał ten daleki kraj i obyczaje jego mieszkańców. Przede wszystkim jednak żywoty były wzorem postępowania dla każdego wierzącego człowieka. Kiedyś pewien młody kapłan, który potem został arcybiskupem, spotkał znanego pisarza, laureata Nagrody Nobla, autora trylogii Henryka Sienkiewicza, i zapytał go, skąd wziął cudny swój język polski i te wspaniałe, iście biblijne przenośnie i figury stylistyczne. Pisarz odpowiedział: czytałem często Biblię w przykładzie księdza wujka, rozczytywałem się z lubością w dziełach księdza Skargi, a zwłaszcza w żywotach świętych. Przede wszystkim w żywotach świętych Polaków, w których Skarga okazuje się niezrównanym mistrzem języka polskiego. Było to 400 lat po śmierci Skargi. Już niedługo autor żywotów świętych sam może się znaleźć wśród bohaterów swojego dzieła, ponieważ trwa jego proces beatyfikacyjny. Stefan Wyszyński. Jedyną instytucją, której nie udało się zniszczyć komunistom, był Kościół katolicki. Zaraz po wojnie polscy biskupi napisali w liście do wiernych, że Polska nie może być komunistyczna. Polska musi pozostać katolicka. Kościół bronił polskiej tradycji, wiary w Boga, rodziny i wartości, których komuniści nienawidzili i myśleli, że Polacy o nich zapomną. Tak się jednak nie stało. Było to przede wszystkim zasługą prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który nigdy nie ugiął się przed komunistami. Stefan Wyszyński był synem organisty z małej wsi Zuzela na Podlasiu. W czasie Powstania Warszawskiego pełnił funkcję kapelana w szpitalu polowym. Potem został biskupem w Lublinie, a następnie arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski. To właśnie kardynał Wyszyński powiedział komunistom stanowcze nie, kiedy próbowali odebrać Kościołowi prawo do obsadzania stanowisk duchownych. Komuniści chcieli sami decydować o tym, kto będzie proboszczem czy biskupem i w jakiej miejscowości. Wtedy prymas odmówił zgody na to słowami, które stały się bardzo znane: nie możemy, czyli po łacinie non possumus. Ten odważny sprzeciw kosztował kardynała Stefana Wyszyńskiego utratę wolności. W 1953 roku został przez komunistów aresztowany. Przebywał w więzieniu 3 lata, i przez cały ten czas nie dał się złamać, nie zgodził się na żadne ustępstwa. W więzieniu przygotował tekst ślubów jasnogórskich narodu polskiego, które złożono na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Ponad milion wiernych razem z biskupami i księżmi przyrzekło zachować wierność przykazaniom Bożym. Był to początek przygotowań do tysiąclecia chrztu Polski w 1966 roku. Kardynał Wyszyński wezwał Polaków do Wielkiej Nowenny, czyli narodowych rekolekcji, które trwały 9 lat. Uroczystości tysiąclecia chrztu Polski odbyły się 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze. Zaproszono na nie papieża Pawła VI.
ale komuniści nie wpuścili go do Polski i przygotowany dla niego tron pozostał pusty. Za swoją niezłomną postawę wobec komunistów i uratowanie polskiego kościoła kardynał Wyszyński został nazwany prymasem tysiąclecia. Warszawskie dzieci. Idziemy przed... Także widzicie Państwo, jak to radio może trzeszczeć, co sugeruje, że szatan, diabeł zaczął w pierwszym wieku naszej ery zaczął mieszać. Nie było przecież pierwsi chrześcijanie w żadne duchy, w żadne dusze, nie wierzyli w żadne trójce. Był Bóg Jehowa, Bóg Jahwe. Co się stało? A kiedy ludzie spali, mówi przypowieść, przyszedł nieprzyjaciel i nasiał konkolu. No to właśnie te szumy, te trzaski i te wrzaski, czego ja nie lubię nigdy, no to jest ten konkol. Także proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Radio Conchita, Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. O nowym roku szkolnym trzeba myśleć. O nowym roku szkolnym, o nowym, o nowym. Mamy być apostołami Pana Jezusa w naszych domach, w szkole i na podwórkach. Już 9 września pielgrzymować będziemy do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, do parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim. Rozpoczęcie naszego spotkania o 11.45, przywitaniem przybyłych grup oraz modlitwą różańcową, którą poprowadzi Magda Buczek, założycielka kółek różańcowych. Msza święta sprawowana będzie o godzinie 12. Po Eucharystii nasze radosne spotkanie. Rodziców, księży, nauczycieli, siostry zakonne i opiekunów gorąco prosimy. Pomóżcie dzieciom zorganizować wyjazd na nasze spotkanie. Rozpocznijmy nowy rok szkolny z Panem Jezusem i Jego Matką. Jednocześnie przypominamy i zapraszamy na kolejne nasze spotkania. 23 września pielgrzymować będziemy do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie, a 7 października do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie w diecezji legnickiej. Kochani przyjaciele, raz jeszcze gorąco Was zapraszamy. Czynimy to w imieniu samej Matki Bożej. Zaproście koniecznie swoich kolegów i koleżanek. Do zobaczenia. To kontuzja, raz, dwa, trzy. To kontuzja, raz, dwa, trzy. Thank you.
Także kult kobiety, proszę Państwa, był stary jak świat, ale właśnie, że pierwsi chrześcijanie w żadną królową taką nie wierzyli, ani Żydzi. No, pierwsi chrześcijanie nie wierzyli. Kult kobiety jest pogański. Przeszedł nie ewolucyjnie, tylko żywcem przeszedł z pogaństwa. To więc tym dwóm musimy, czy to jest Kożuchowska? Nie, Kożuchowska jest TVN, skąd to tam katoliczka. Ten Żebrowski, proszę Państwa, co tu, to on, ten Żebrowski, bardzo nieprzyjemnie, nieprzyjazny jest dla Świadków Jehowy. Przepędza z domu jak leci równo. To jest człowiek? Także astrologia. Astrologia przypisuje człowiekowi jeden z 12 znaków zodiaku. To jest punkt 1, 2, 3, 4, 5. W zależności od daty urodzenia. Znakom tym przypisano nazwy gwiazdozbiorów, na tle których w określonych datach przesuwało się Słońce. Ponieważ jednak na przestrzeni wieków położenie kuli ziemskiej w kosmosie uległo zmianie, dzisiaj znaki zodiaku, powiązane z nimi daty też, nie pokrywają się już z datami, kiedy Słońce przesuwa się na tle tych gwiazdozbiorów. Znaki zodiaku rzekomo pozwalają określić czyjś charakter. Ale ludzie urodzeni tego samego dnia nie mają identycznych cech. Data urodzenia nie wyjawia niczego o osobowości człowieka. Zamiast widzieć ludzi takimi, jakimi są naprawdę, astrologzy oceniają ich zachowanie i charakter na podstawie z góry przyjętych założeń. Czy nie można tego nazwać uprzedzeniem? Także proszę Państwa, o ciemnocie, o ślepocie, o głupocie mówimy tu ostatnio w naszych tych audycjach Radia Ekstra. Zapraszam. Radio nasze jest super już. Tak. Ojku, radio nasze. Życzymy. Także proszę Państwa, fatalnie. Życzymy. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa na świętą Maryi. I zdrowia, i święta, i błogosławieństwa na świętą Maryi. To są złodzieje mieszkań.
I zanim oni złapią, proszę państwa, zanim oni złapią, radio Conchita. Mięso. Tak, prokuratura była opłacana. Współuczestniczyła jakoś w tym całym zajściu, co było w ogóle po prostu absurdalne, ponieważ obydwie panie miały świetne relacje i nic nie świadczyło o tym. I teraz prokuratura była opłacona. Prokuratura była opłacona. Pan jest prawnikiem, więc tutaj to uzasadnienie decyzji o postawieniu zarzutów Markowi M. panu przytoczę. Podejrzany jest o przywłaszczenie praw majątkowych dotyczących nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Opoczyńskiej 4B oraz nieruchomości Folwark Służewiec o łącznej wartości nie mniejszej niż 11 500 000 zł oraz oszustwo na szkodę dwóch pokrzywdzonych w związku z nabyciem praw i roszczeń do nieruchomości położonej przy ulicy Dynasy 4 na kwotę łączną nie mniejszą niż 1 100 000 zł na szkodę każdej z pokrzywdzonych. To tylko wierzchołek tego, co Marek mógł zawłaszczyć. Tutaj jakby dotykamy znowu tej sprawy, że pan Marek... Sprawa jest rozwojowa, prawda? Tak jest, to co możemy powiedzieć... Amber Gold drugi. Widzicie państwo, to są miliony, miliardy złotych. Sprawa rozwojowa. A tutaj chłopczyka niepełnosprawnego do więzienia za wafelka. No to... Gdzie jest średniowiecze? Czy od strony kościoła, czy tych ateistycznie usposobionych chciwie ludzi? No właśnie. To jest takie zrzucenie czegoś z pańskiego stołu, prawda? Tak jest, ale można to porównać nawet do takiego... Astrologia i wróżbiarstwo. Wgląd przyszłość. A może Ziobro powinien zainteresować się tym tematem. I go ten... temat po prostu studiować dogłębnie. A może dogłębnie studiować trzeba to. A może dogłębnie studiować trzeba to. Powodowały ogromną krzywdę społeczną. To prawda, tutaj w ogóle dowiedziło takich absurdalnych sytuacji, że przy niektórych adresach, akurat nie przy tych wyczytanych przez panią, niektóre te osoby, które sprzedawały na łożu śmierci roszczenia do tych nieruchomości warszawskich panu Markowi M., umierały 3-4 dni później w szpitalu czy w domu. Tutaj już jakby nie chcę rzucać żadnych oskarżeń o pomoc przy tym zajściu, ale to pokazuje, jak wyglądał ten mechanizm. Osoba umierająca, nie kontaktująca już z osobami bliskimi, nagle podpisuje na łożu śmierci panu Markowi, że on może tu działać. Że to wszystko działo się tu, w środku Warszawy, w XXI wieku. No i to jest w ogóle zaskakujące, tak jak mówię, jeszcze 2 miesiące temu, nawet w krótszym terminie, pan Marek M. przychodził na komisję weryfikacyjną, nie mając żadnych zarzutów, i w świetle wszystkich kamer w XXI wieku, on mówił, że to był niejako taki totolotek i on sobie kupował kupony za kilkadziesiąt złotych, czy za kilkaset złotych i może czasem mu wpadła nieruchomość warszawska. To po prostu wielkie oczy robiliśmy jako członkowie komisji i wszyscy, którzy tego uważnie słuchali, ponieważ po pierwsze, no to jest na pewno nie totolotek, bo to nie jest to działalność koncesjonowana przez państwo. Po drugie, każdy chciałby mieć dostęp do takiego totolotka i dlaczego pan Marek M. był jednym z nielicznych graczy w takim totolotku? No, dlaczego, to można się domyślać. Zapytam jeszcze o to, jak w pańskiej ocenie wyglądają szanse na to, by Marek M., który aktualnie został zatrzymany, usłyszał nie tylko zarzut, ale i wyrok, bo prokuratura tymczasem zapowiada zastosowanie środka zapobiegawczego. Pan Marek M. to nie jedna osoba, tylko element większej grupy. Pan Marek M. miał wśród swoich współpracowników... Tak, postawiono już zarzuty 24 osobom, prawda? To i adwokatom znanym, i biznesmenom. Oczywiście, ale myślę, że ta grupa jest znacznie większa, a sama grupa... Widzisz, że złodziei? Widzisz, że złodziei okradli Polskę, a szukają ofiary, proszę państwa. Aha, szukają ofiary. Aha, jak już dzisiaj mi Bocianowa powiedziała, żeby nie wchodzić w ten protikredyt, to przecież ja w to weszłam, nie będę jej tłumaczyła, że jestem, ale oni tak zamulą. O, lepiej nie. To naprawdę musiało stawać na głowie, żeby szukać pana Marka. Udało się i to często w zaskakujących różnych okolicznościach, czasem nawet w kawiarni czy restauracji. I miała ona rację. Administracja służenia, pan Marek, jak go szukali, w związku z tym to pokazuje wielką determinację.
I że on miał świadomość tego, że uczestniczył w takim przestępczym procederze i że no teraz, prawda, to ten wymiar sprawiedliwości może go dosięgnąć. No, jak obejrzymy ostatnie publiczne przesłuchanie pana Marka M., to on...